Cześć, jestem Michał. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dzięki sponsorom właśnie mogłem przyjechać do Was z Krakowa, żeby zobaczyć, jak to jest w obecnej stolicy. Ja na co dzień programuję w C++, nie w Pythonie, stąd temat prezentacji będzie troszeczkę bardziej niskopoziomowy niż to, co się w Pythonie robi, aczkolwiek bez przesady, bo Pythona bardzo lubię i używam na co dzień jako narzędzia wspomagającego, czy to do pisania testów, czy do robienia różnych tam narzędzi, które się przydają wokół C++. Możecie mnie znaleźć na GitHubie, łącznie z kodem z tej prezentacji i na Twitterze, jakby ktoś był bardzo zainteresowany. Okej, więc o co chodzi? Mamy sobie dane. Co to są dane? Dane to są zera i jedynki, wszyscy to wiemy. Komputery działają na zerach i jedynkach, nic więcej tam się nie dzieje. Problem polega na tym, że mając jakiś nośnik danych w postaci zer i jedynek, to nikt nie wie, co tam naprawdę jest zapisane. Trzeba mieć jakieś metadane, jakąś informację na temat tego, jak te zera i jedynki zinterpretować i co one naprawdę znaczą, bo same liczby nie mają znaczenia absolutnie żadnego. I chcę pokazać, jak można tego typu rzeczy, czyli te zera i jedynki w postaci bardzo surowej, obrobić w Pythonie i dlaczego przede wszystkim to się przydaje. No i tutaj mógłbym zacząć dużo opowiadać o tym, że binarki są wydajniejsze, bo zajmują mniej miejsca zazwyczaj niż wszystkie takie formaty typu JSON, XML i tak dalej, że się je często gęsto szybciej interpretuje, bo generalnie komputer używa tych zer i jedynek jako na przykład liczby i nie trzeba tego czytać ze stringa do liczby, dodawać, później konwertować z powrotem na stringa. Natomiast to wszystko nie ma żadnego znaczenia, ponieważ prawdziwym powodem jest to. Nie wiem, czy ktoś z Was był na PyConie, ale na PyConie odbywa się taki konkurs, który pierwszy raz miałem przyjemność uczestniczyć w edycji, która nazywała się Follow the White Python. Druga edycja nazywała się There and Back Again. To jest taki konkurs typu Capture the Flag. Są zagadki programistyczne, bardzo nieoczywiste i bardzo nietrywialne. I to jest jedna z nich. Zadanie polegało na tym, że dany był zestaw obrazków, bodajże w postaci BMP, w ten oto sposób. Jak zauważycie, na tym obrazku brakuje w tym miejscu jednej linii. Zadanie polegało na tym, żeby znaleźć kolory, które pasują. Cały trik polega na tym, że ten BMP to jest tak naprawdę bytecode Pythona, który jest umieszczony jako piksele w obrazku. No i trzeba było się dowiedzieć, jak ten bytecode uzupełnić tak, żeby program się uruchomił, a program po uruchomieniu wyświetlał hasło. I to jest jedyny powód, do którego warto się zajmować binarkami w Pythonie. OK, więc interpretacja danych, tak jak mówiłem. Są zera i jedynki i trzeba z nich wydobyć jakieś rzeczy i wiedzieć, co one naprawdę znaczą. A znaczyć mogą bardzo różne rzeczy. Po pierwsze, jak to komputery. Komputery bardzo lubią liczby, w związku z czym mogą oznaczać liczby. To są zera i jedynki, które interpretujemy jako liczbę całkowitą, o podstawie dwójkowym oczywiście. No i to jest nasza liczba. Koniec historii, wiemy dokładnie, co to znaczą. No, ale to nie jest takie proste, ponieważ dokładnie to samo może znaczyć kompletnie inną liczbę, tylko i wyłącznie dlatego, że są niektóre procesory, które czytają liczby od tyłu, a nie od przodu. Mówi się na to Indianie, to są duzi i mali Indianie. Są też mieszani Indianie, ale to jest, mam nadzieję, już zaszłość. Więc to są liczby, ale oprócz tego dokładnie ten sam zestaw zer i jedynek może być tablicą czterech liczb, które są po prostu krótsze w tym przypadku liczb ośmiobitowych, czyli jeden bajt po prostu, cztery razy zapisane. Można też być troszeczkę bardziej egzotycznym i grupować je niekoniecznie w tym samym rozmiarze i na przykład stwierdzić, że pierwsze dwa bajty to jest jakaś liczba, a potem jest kolejna liczba w jednym bajcie i kolejna liczba jeszcze w jednym bajcie. I można robić rzeczy, które są już całkowicie egzotyczne, szczególnie dla człowieka, który zwykle w Pythonie coś robi. Mianowicie można sobie zrobić pola bitowe. Takie rzeczy się robi na przykład w protokołach sieciowych namiętnie.
gdzie po prostu mówi się, że nie ma żadnej liczby, tylko pierwsze 4 bajty oznaczają to, następne oznaczają tamto i tak dalej. Czasami to mogą być liczby, czasami to może być tak, że nawet jeden bit może mieć znaczenie. W związku z czym, co z tym zrobić? No, robi się to w C w sposób bardzo prosty, ponieważ C to jest tak naprawdę assembler. Mianowicie deklaruje się takie ustrojstwo, co się nazywa w C struktura. I to jest po prostu opis tego, co który byte znaczy. Nie mniej, nie więcej. Tu jest przykład z nagłówka IPv4, w którym mamy powiedziane, że pierwsze 4 bity to jest liczba całkowita bez znaku, która oznacza wersję. Potem następne 4 bity to jest liczba całkowita bez znaku, która oznacza długość całego headera. I tak dalej, i tak dalej. Niekoniecznie to muszą być wszystko jakieś takie fajne liczby typu 8 bajtów, 16 bajtów. Zauważcie, że tutaj na przykład są 3 i 13. I nam to w niczym nie przeszkadza, tego można po prostu używać. I na samym końcu też w tej strukturze są zawarte dwie tablice, interpretowane tak, jak pokazywałem na poprzednim slajdzie, czyli 4 8-bitowe liczby, które oznaczają adres źródłowy i adres docelowy danego pakietu. To jest C i C jest przystosowane do robienia takich rzeczy, a być może takie rzeczy robi się właśnie dlatego, że C jest, jaki jest. I w C, jak chcemy sobie zinterpretować jakiś fragment, to się to robi w ten sposób. Czyli bierzemy sobie dane binarne, zapisane właśnie jako zera, jedynki, taką kaszankę nietekstową. I później robimy coś, co nazywa się rzutowanie, czyli bierzemy ten kawałek pamięci, który mamy dany jako surowe dane i mówimy komputerowi, żeby je interpretował według tego, co jest napisane w naszej strukturze. I w ten sposób możemy się dostać do na przykład pola total length z naszego nagłówka. Tylko, że to jest w C. Jak to zrobić w Pythonie? W Pythonie są różne rzeczy i Python jest językiem bardzo elastycznym i pozwala robić różne śmieszne rzeczy, na przykład takie. Problem w tym, że w Pythonie jest kilka mechanizmów, które nam pomagają w tym. No możemy oczywiście interpretować te zera i jedynki samemu, znaczy zrobić sobie bits i dostać stringa z zera i jedynkami i po prostu go interpretować, dlatego że nikt o zdrowych zmysłach nie będzie tego robić. Pierwszym strzałem, który znajduje się w internecie po poszukaniu czegokolwiek na temat struktury Pythona jest moduł struct, który wygląda właśnie w ten sposób. I tutaj mówimy, że dane, które mamy wcześniej, mamy zapisane, czyli te nasze binaria, należy zinterpretować według jakiegoś tam stringa formatującego, który jest, działa na takiej samej zasadzie jak stringi formatujące normalne napisy, no tylko, że tym razem oznacza jednak, co z tymi zerami i jedynkami, jak je grupować, co z nimi robić. No i w tym przypadku mamy napisane tak. Na samym początku jest wykrzyknik, czyli mówimy, że to wszystko ma być network endian, który przypadkiem jest dużym indianinem, to znaczy, że czyta od tyłu. Później mamy wersję, czyli duże B oznacza w module struct, oznacza bez znaku liczbę całkowitą 8-bitową, H 16-bitową i duże I, którego tutaj nie ma, 32-bitową. Ewentualnie 4B to jest zapis, że to jest tablica czteroelementowa, i tak dalej. No, nie jest to szczególnie czytelne, jak się czegoś używa w kodzie, to zupełnie nie jest czytelne, bo trzeba pisać komentarze wszędzie. I tutaj nie bardzo wynika z tego, co jest czym, już nie mówiąc o tym, że w momencie, kiedy odpakujemy sobie nasze dane według specyfikacji, którą podamy w naszym stringu formatującym, okaże się, że dostaniemy z powrotem tuple, a nie strukturę i na przykład te wszystkie pola, które mamy, nie mają nazw. I to jest bardzo niewygodne, bo trzeba się na przykład odnosić do długości całkowitej poprzez indeks. No to spróbujmy coś lepszego. No jest sobie... Aha, znaczy to jest jedno. A po drugie, zauważcie, że ja tutaj część rzeczy musiałem pogrupować. Na przykład services i congestion, czyli pierwsze 4 pola są tak naprawdę zapisane przy pomocy tego modułu struct za pomocą dwóch pól. A to dlatego, że struct nie obsługuje pól bitowych i nie rozumie niczego, co ma szerokość mniejszą niż 8 bitów. Więc spróbujmy znaleźć coś lepszego, żeby przeskoczyć to ograniczenie. Jest następny moduł się nazywa bitstring.
On już rozumie pola, które są troszeczkę węższe, na przykład 4, czy tam 2, albo 3 i 13-bitowe. Natomiast cierpi na dokładnie ten sam problem, oprócz składni, która jest cudowna, cierpi na ten problem, że pola nie mają nazw. Dalej mamy moduł C-Types, który generalnie jest dosyć dobrym mechanizmem, jeżeli chodzi o interfejsowanie się bezpośrednio do C. I on chyba najbardziej, czy może nie tyle najbardziej, on po prostu robi dokładnie to, co zrobiłoby C w tym miejscu, razem ze wszystkimi zaletami i wadami tego, o tym za chwilę. Natomiast tutaj jak widzicie, jest już dużo lepiej, bo pola mają nazwy. Tak jak tutaj, total length na dole, to już nie jest indeks. No i możemy powiedzieć troszkę więcej na temat każdego pola, możemy powiedzieć, jaka jest jego szerokość i możemy też podać, jaki jest typ. I tutaj na przykład możemy już używać typów ze znakiem albo jakichś innych rzeczy, które na przykład zagnieżdżać jedną strukturę w drugą, czego się w struct ani w bitstringu robić nie da. No i na samym końcu, żeby tego użyć, no to trzeba zrobić dokładnie to, co się dzieje w C pod spodem, czyli rzutowanie za pomocą cast, trzeba zrobić pointer i tak dalej, i tak dalej. No to już są takie rzeczy, których pisząc w Python, znaczy po to się pisze w Pythonie, żeby takich rzeczy nie widzieć, najlepiej nigdy. No ale niestety używając C-types trzeba takie rzeczy robić. Więc my to gadu-gadu i to wszystko jest piękne, ale niekoniecznie, bo składnia jest beznadziejna, więc na pewno musi być coś lepszego, no w końcu to jest Python. Więc tak jak sobie patrzyłem na te wszystkie moduły typu struct, bitstring, C-types i tak dalej, to przypomniało mi się, że gdzieś już widziałem podobną rzecz. Mianowicie deklaratywne programowanie w tym stylu, który widzicie na ekranie. Czy to modele z Django, które też mają swoje pola i każde pole zawiera jakieś metadane na temat tego, czym dane pole jest i jak je interpretować. Czy to Django REST Framework albo Marshmallow, to jest biblioteka do serializacji. Tego jest dużo generalnie w Pythonie. I po zrobieniu czegoś takiego nagle się okazuje, że nasza klasa, czy to person, czy user schema, zachowuje się trochę bardziej magicznie, mimo że tak naprawdę w naszym kodzie są tylko i wyłącznie deklaracje pól. A tam się okazuje, że nagle się pojawiają jakieś dodatkowe metody związane z tymi polami i różne takie rzeczy. No więc pytanie, czy dałoby się może użyć czegoś takiego i użyć czegoś, co nazywam projektowaniem metodą pobożnych życzeń, czyli uzyskać coś takiego. Mieć analogiczny mechanizm, który pozwoli nam zadeklarować wszystkie pola w naszej strukturze, łącznie z ewentualnym zagnieżdżaniem. No i później móc sobie te dane interpretować, albo je kodować, albo odkodowywać. No to już się da w Pythonie takie rzeczy robić. Zacznijmy może od tego, co jak w ogóle opisać pola, z którymi mamy do czynienia. No nie jest to bardzo, bardzo trudne zadanie tak naprawdę. Jak było widoczne na slajdzie o C-types, opis każdego pola to jest po prostu tupla, która ma dwa lub trzy elementy. W związku z czym można by pomyśleć o tym, żeby każdą linijkę z tego kodu zapisać w postaci takiej, jak znamy z Django albo stąd. Czyli stwórzmy sobie po prostu jakieś takie pomocnicze klasy, nazwijmy je tam unsigned, bytes i tak dalej. No i jedyne, co one będą robić, to będą udawać, znaczy będą konstruktorem tupli de facto i niczym innym. Jak już sobie to zrobimy, to się zaczyna robić troszeczkę bardziej skomplikowanie. Ponieważ trzeba użyć tych wszystkich, tak, jak zadeklarujemy pole w naszej klasie, no to się to staje atrybutem klasy i tyle, nic się z tym więcej nie dzieje. Natomiast możemy tego użyć za pomocą ulubionego mechanizmu metaclass i to jest ten moment, kiedy metaklasy się przydają, mimo że jest napisane w dokumentacji, że wszystkie przypadki, kiedy chcecie wiedzieć coś o metaklasach, to naprawdę nie potrzebujecie metaklas. To w tym przypadku jednak są potrzebne. I to, co można tutaj zrobić w metodzie new, to można wziąć te wszystkie pola, które sobie zdefiniowaliśmy w obrębie naszej klasy i utworzyć z tego atrybut
fields z podkreśleniami, który dokładnie taki, w takiej formie, jaka jest oczekiwana przez C-types. Żeby móc później użyć C-types do tego, żeby kodować albo dekodować dane. No i żeby się zabezpieczyć przed tym, żeby przypadkiem nie zaorać komuś jego własnych atrybutów klas, które sobie dopisał, albo metod, które sobie dopisał, no to będziemy sprawdzać, czy te pola klasy są instancjami klasy field. Czyli to, co sobie zrobiliśmy slajd wcześniej, jest klasa bazowa field, która nic nie robi, tylko oznacza, że to jest pole, które nas interesuje w jakiś sposób. I tutaj jest jedna rzecz, która pokazuje wyższość Pythona 3 nad 2, mianowicie jest sobie metoda prepare, której w Pythonie 2 nie ma i która pozwala nam w momencie, kiedy tworzona jest nowa klasa, powiedzieć, że kolejność pól i kolejność funkcji, w ogóle wszystkiego, co w obrębie tej klasy jest zdefiniowane, ma znaczenie. Normalnie, jak jest tworzony pusty obiekt, to prepare tworzy po prostu słownik, pusty słownik, do którego są wrzucane i to jest to, co później staje się dunderdictem w danej klasie. I to zwraca po prostu słownik. No słownik, jak wiemy, do niedawna nie miał kolejności, nie zachowywał kolejności, tylko był haszowany. Natomiast tutaj bardzo nas interesuje to, żeby kolejność była taka, jaka jest, no bo musi się zgadzać z tym, jak te 0 i 1 są zapisane w pamięci. W związku z czym zamiast tego po prostu importujemy sobie moduł collections, przesłaniamy prepare i robimy tak, że słownik ma kolejność. Jak już takie coś mamy zrobione, to możemy napisać w ten sposób. Zrobić sobie jakąś klasę bazową nazwać ją bitstruct, stwierdzić, że ona ma coś wspólnego z C-types bigendian structure i ma przypiętą metaklasę, którą przed chwilą napisaliśmy. I wtedy już zaczynamy zbliżać się do składni, która nas interesuje. Piszemy sobie nasz header, dziedziczymy z bitstruct, opisujemy wszystkie pola, podajemy ich szerokości, typy i tak dalej. Natomiast ciągle nie mamy tutaj ani kodowania, ani dekodowania. To jest tylko opis, czyli coś, co wstrzyknie nam to fields, które jest oczekiwane przez C-types. Natomiast trywialnie jest dodać coś, co będzie realizować kodowanie. No, po prostu dopisujemy sobie metodę, która robi ten kod, który wcześniej był pokazywany a propos użycia samego C-types. No i w ten sposób możemy nagle, magicznie mieć opis deklaratywny struktury i sobie dekodować dane. Albo kodować, czyli robić rzecz w drugą stronę, wziąć sobie nasze pola i zapisać je do binarnego formatu, który opisaliśmy w naszej klasie. Tutaj krótka notka. W Pythonie normalnie, jak się takie rzeczy robi, na przykład używa, nie wiem, bitstring albo coś takiego, to okazuje się, że jeżeli chcielibyśmy wziąć nasz nagłówek uzyskany skądś i na przykład zmienić w nim jedną flagę albo długość, albo coś tam w nim pogmerać w każdym razie, to się okazuje, że się nie da, bo obiekt bytes czy string jest niezmienny, nie można go dotykać w środku. Natomiast łatwo to obejść, jest coś takiego, co się nazywa byte array. Jeżeli chcecie pracować z danymi, które się dają zapisywać, szczególnie w środku, to działa tak samo, a po prostu inna nazwa typu, więc rozwiązanie bardzo krótkie i przyjemne. Okej, tylko tak, to się nadaje do różnych rzeczy i pozwala fajne rzeczy robić, obrabiać różne protokoły binarne, którymi się spotykamy w czasie programowania sieciowego szczególnie. Natomiast są takie momenty, kiedy się niestety nie da od C uciec. Ja miałem takie do czynienia z takim algorytmem kompresji, który był przeznaczony na mikrokontrolery i on akurat był po prostu napisany w C. I chciałem go użyć w Pythonie, no i jedyne, co mogłem zrobić, to albo przetłumaczyć, znaczy tak, byłem w stanie zrozumieć wszystkie nagłówki, które on dokleja, wszystkie bloki skompresowane. Natomiast, żeby go użyć w Pythonie, no to musiałem go albo przepisać na Pythona, no albo napisać jakiś kawałek interfejsu. Pisanie modułów w C, które wystawia interfejs Pythonowy, nie jest szczególnie przyjemne.
Więc chciałem tutaj zareklamować na sam koniec jedną małą rzecz. Jeżeli już musicie, faktycznie musicie jednak użyć C i interfejsować to do Pythona, to jest takie ustrojstwo, co nazywa się Swig. To jest projekt, który powstał bodajże przy TCL-u swego czasu. On potrafi z takiego języka opisu interfejsu, który jest trochę dziwny i niewygodny, ale jednak działa, wygenerować wrapery wokół kodu C, które wystawiają interfejs dla takich języków jak TCL, jak Perl, Python, bodajże PHP, ale kto by się PHP przejmował. Więc jest, działa, zachęcam. Bardzo dużo jest gotowych rzeczy. Jeżeli interfejs biblioteki w C, którą macie, jest znośnie napisany i ktoś jednak ma pojęcie na przykład o programowaniu obiektowym, mimo że pisze w C, to są gotowe instrukcje, które pozwalają taki interfejs owinąć i wystawić go jako klasy Pythonowe i później bezboleśnie używać. Mogę pokazać, jak to wygląda później, bo slot czasowy jest za krótki. Ok, więc chciałem tylko i wyłącznie przekazać tyle, że jeżeli macie okazję czy konieczność pracy z danymi binarnymi, C jest oczywistym narzędziem do tego, ale nie musicie go używać, bo w wielu zastosowaniach Python jest wystarczająco dobry i jest też dużo, dużo wygodniejszy. Nie trzeba się z różnymi rzeczami, które w C są bardzo niewygodne, chrzanić. Dziękuję. Konrad kazał mi zapytać, czy są jakieś pytania. Mamy do rozdania licencję na Python. Będziesz głośno mówić, czy mikrofon? Tak. Więc tak, chciałem zapytać o ten przykład z Thunder Reaper. Mówisz, że tego w Pythonie 2 nie ma, a czy dałoby to obejść, na przykład nadpisując ten Thunder Dict właśnie w metodzie Thunder New? Najlepiej, jeśli powtórzysz pytanie. Pytanie brzmi, czy da się obejść brak Thunder Prepare w Pythonie 2? Da się, ponieważ na przykład Django to robi, ale nie wiem jak. Ok, ktoś jeszcze? No, będzie prościej. Pokazałeś ten przykład, jak to zrobić i to jest super. Teraz pytanie, czy każdy z nas ma to sobie sam napisać, czy jest może już gdzieś gotowy moduł do tego? Byłby gotowy moduł na GitHubie, ale podpisałem NDA. Przykro mi. Ale może jak się przeterminuje, to może będzie. No to, ale inna sprawa, że to nie jest dużo kodu. To jest naprawdę parę linijek. To jest w zasadzie wszystko, co jest istotne. A jakie były twoje życiowe jakby wykorzystania tego? Czy też właśnie nie możesz o tym opowiadać? Akurat mogę. Życiowe wykorzystanie było takie, że mamy sobie urządzenie, które używa takiego przemysłowego protokołu i szyny danych, która się nazywa CAN. To nie ma nic wspólnego z Ethernetem i sieciami, z którymi normalnie ma się do czynienia w komputerach. I tam protokół jest bardzo binarny. Problem polega na tym, że nagłówki kanowskie mają 11 bitów i ramka ma długość 8 bajtów max. Jest dużo mechanizmów komunikacji zaimplementowanych, które używa tych 11 bitów w bardzo sprytny i nietrywialny sposób. I żeby pisać narzędzie, czy w ogóle debugger i tak dalej do tego typu maszynek. Można by się oczywiście bawić w C, natomiast ja potrzebowałem sobie napisać na kolanie narzędzie, które ma fajne GUI i tak dalej, i tak dalej. No i zrobiłem to w Pythonie, bo Python jest wygodny, a żeby się nie bawić za bardzo, to sobie to coś takiego wrzuciłem, żeby te ramki interpretować. Dzięki.